kierujemy tą uchwałę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Drodzy Państwo, to jest kolejna uchwała, o której już mówił Łukasz Ciśli. Tym razem dotyczy Pani Zofii Batu, zamieszkała na osiedlu punktu lotniczego 45-11. Uzasadnienie obejmowało również Panią Zofię. Patrzcie, co jeszcze dalej. Tutaj akurat, tak powiem, zupełnie się będą pozytyw z racji tego, że odwiedziłem tą panią, ona się znajduje bardzo dobrej sytuacji. Tutaj jest lepsze zaległości, jeśli chodzi o opłatę czynszu, tam w wysokości 70 zł. Na pewno będziemy pozostawać z tą panią w kontakcie, żeby ewentualnie interweniować. Teraz mówiłem tutaj akurat pozytyw z tego, że sami udajemy się w tej chwili już na te wideo lokalowe, to jesteśmy w stanie też pomagać tym osobom, które częściowo, czy też chronicznie znajdują się w takim miejscu. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chciał zadać głos w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Czy Państwo radni za przyjęciem tej uchwały, czy za podniesienie ręki? 13. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę.